Jesteśmy w hali Akademickiego Centrum Sportu. Kilka minut temu zakończyło się spotkanie Ekstraligi Kobiet. Przyjechałaś i wygrałaś z byłym swoim klubem. No tak, wygrałyśmy to spotkanie. Taki był nasz cel. No, zawsze to jest trudne jednak przyjeżdżać do klubu, w którym się spędziło tyle lat i fajne chwile się spędziło, no ale takie jest życie. Trzeba czas spróbować czegoś nowego na inny, myślę, że trochę poziom wejść. No i to się nam udaje i bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Jest jakaś dodatkowa motywacja? Bardziej się o tym meczu myśli niż o innym? Znaczy, czy dodatkowa motywacja? Nie wiem, ale na pewno jest inaczej, bo ma się jednak to świadomość, że przyjeżdżasz z dziewczynami, którymi jeszcze niedawno grałaś, chociaż teraz się zmieniło dużo drużyna, no ale jednak większość zawodniczek znam jeszcze i kojarzę, więc ma się świadomość, że do tej pory grało się przez tyle lat z tymi dziewczynami, a teraz trzeba przeciwko nimi stanąć, więc jest to trochę trudne, no ale jakoś sobie z tym poradziło. Czy jest to jakieś ułatwienie, że znasz, powiedzmy, strzały, znasz ruchy zawodniczek? Czy coś się zmieniło i one próbują zmienić w ostatniej chwili swoją strategię? Nie no, zawsze jest inaczej, jak się w treningu gra i to o tym tak się nie myśli, jak kto strzela. A później w meczu to już wiadomo, że się reaguje bardziej, więc nie wiem, czy to jakieś ułatwienie było. Znaczy, może jedynie to, że wiem, jak mniej więcej taktyka wygląda i wszystko tej drużyny, więc to tak, to jest duże ułatwienie. A reszta to myślę, że strzały nie. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie, które było pełne dramaturgii i emocji, trzymało w napięciu praktycznie do końca? Jadąc tutaj spodziewałyśmy się, że będzie to trudny pojedynek, bo Częstochowa zawsze słynęła z waleczności i z tego, że potrafią bardzo dobrze do końca grać, więc wiedziałyśmy, że będzie to trudny mecz. Cieszymy się tym bardziej ze zwycięstwa, bo udało nam się wygrać. Naprawdę na trudnym terenie. Myślę, że tu jeszcze nie jedna drużyna zgubi punkty, bo dziewczyny grają, walczą i z przodu też coś potrafią uderzyć, więc myślę, że będzie dobrze. Na koniec, jak ci się żyje w Krakowie? Ładne miasto i trochę większe od Częstochowy. No trochę tak. Na początku było ciężko, łatwo się zgubić, no ale teraz już jest dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo. Ja również dziękuję.